www.wikipedia.pl. Cześć, witajcie, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak usunąć pasek wyszukiwania z paska zadań w systemie Windows 10. Pasek wyszukiwania Windows 10 w założeniu ma usprawnić odnajdywanie przydatnych rzeczy zarówno w komputerze, jak i w internecie. Niestety bez integracji z Cortaną w języku polskim nie jest on na wiele przydatny. Możemy go w prosty sposób wyłączyć. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy obok wyszukiwarki w pasku zadań Windows 10. Z rozwijanego menu, które pojawi się, na ekranie wybieramy opcję Wyszukaj, a następnie zaznaczamy funkcję Wyłączony. Pasek wyszukiwania zaraz zniknie z paska zadań w systemie Windows 10. To wszystko. Zmiany są natychmiastowe, możemy je cofnąć w ten sam sposób. Wystarczy wybrać funkcję Pokaż pole wyszukiwania. W Windows 10 możemy również wybrać rozwiązanie pośrednie, czyli zastąpić pasek wyszukiwania w pasku zadań ikoną lupy, po której kliknięciu pojawi się pole wyszukiwania. W tym celu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybieramy opcję Wyszukaj, a następnie Pokaż ikonę wyszukiwania. Odwiedzajcie naszą stronę, zwłaszcza dział newsy i artykuły. Znajdziecie tam sporo ciekawych porad i tematów. No i subskrybujcie nasz kanał. Dzięki i do zobaczenia.